Co tam, Pepciu, lata? Pepciu? Tak? Gotowy na wszystko. Witam wszystkich. Oczywiście słychać piękne gęsi. Oczywiście jest piękniutko. Słoneczko gdzieś tam za chmurkami próbuje się przebić. Ja wszedłem dzisiaj na góreczkę, żeby wam trochę zobrazować miejsce, w którym jesteśmy. Wczoraj orzeł chciał nam tego małego zabrać. Może na koniec wytłumaczę, jak nie zapomnę, jak to było. Dzisiaj nie wiem, jak to powiedzieć. Powiem wam, znaczy moją intencją w ogóle tu na tym kanale, moim spotykaniem się z wami jest w ogóle taka uczciwość swoich, moich przemyśleń i moich jakichś tam doznań, wizji, że tak powiem, bo to tak najpopularniej, to co przychodzi i tak dalej. O, nie wiem, czy widzicie tam, przerywam na chwilę, tam sarenki biegają, z 4-5 sarenek, tam na tym zielonym polu, jak ktoś sobie powiększy tam dalej. Bawią się normalnie, ganiają się, jak małe dzieci. Tam dalej, aż następna górka. Jak ktoś przybliży, to może będzie widział. A spróbuję może przybliżyć trochę. O, tam, trochę ręka mi lata. Biegają jak dzieci, widzicie? To jest szczęście. To jest życie piękniutkie. Cała przyroda jest tutaj z nami. Gęsi przed chwilą słychać było. Cały czas tu gęsi się szykują, żurawie odleciały. Ale wracajmy do... Jest piękniutko, ja o tym wiem. Wracajmy do tego jakby bardzo ważnego, które mi dzisiaj przyszło. Taka bardzo ważna informacja. Powiem wam, zadałem pytanie... Sorry, że tak tutaj wzdycham i tak dalej, po prostu nie wiem, jak to mówić. Nie dlatego, że się boję czy coś, tylko tak, żeby to wybrzmiało tak, jakbym chciał. Miałem dzisiaj taką informację, że... I nie powiem, w jakiej formie, czy ja spałem, czy ja byłem w OB, czy ja gdzieś wizja i tak dalej. Po prostu to jest nieistotne. O co chodzi w tym wszystkim teraz, co się dzieje? I to jest moje, to nie jest gdzieś coś skądś, że się naoglądałem i tak dalej. Powiem wam tak. To, co się teraz dzieje, te punktowanie w ramie, ten tak zwany, ta bakteria, czy tam ten zarazek, który teraz się tam... Znaczy ten czas, który teraz jest, powiem wam, on jest po to, zadałem pytanie i tak przyszło. To, co teraz się dzieje, jest po to, żeby rozdzielić tych świadomych i tych nieświadomych. Ci świadomi, czyli my, jesteśmy teraz w gorszym niebezpieczeństwie niż ci się zapunktowali. Wiecie dlaczego? Dlatego, że czarno na białym mają w tej chwili... kto jest jakby z nimi, kto jest przeciwko nim, tym na samym górze, czyli jakby my jesteśmy przeciwko systemowi, jesteśmy bardzo niewygodni i nie wierzcie w to, chociaż to paradoksalnie i źle zabrzmi, nie wierzcie w to, co wam mówią na internetach, że my jesteśmy teraz jakby ci świadomi, my przeżyjemy, my zostaniemy tymi po tym resecie. Powiem wam, oni się chcą właśnie dzięki temu, co się teraz dzieje, oni chcą się do nas dobrać. Teraz mają czarno na białym, wszędzie, nie trzeba komputera nawet, to można na papierze policzyć, zobaczyć, kto jest zapunktowany, kto nie. Kto wziął znak bestii, a kto nie. I my jesteśmy dla nich zadrą, bo po co im po tym resecie ludzie, którzy im się będą sprzeciwstawiać, będą żyć
eco bio, bez płacenia podatków i tak dalej, rozumiecie? Tyle resetów było we wszechświecie, na świecie, tutaj u nas. Dziesiątki, jak nie setki resetów, a może jeszcze więcej. I im niepotrzebni po resecie ludzie, którzy są świadomi, którzy są samowystarczalni, którzy są bez kontroli, buntowni, buntownicy, butni, o. Rozumiecie, że to jaja sobie z nas robią na internetach wszyscy. Jest tak zwane mind control. Przecież ci, co się podłączają do tak zwanych tych sił wyższych i tak dalej, mają jakieś wizje i tak dalej, ci jasnowidzowie na internetach tutaj, co, nie będę tam nazwiskami, bo to bez sensu, to nie ma znaczenia. Oni są podłączeni do mind control, oni sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że są podłączeni, że przychodzą informacje programowe. To jest programik, to przecież takie badania były robione w latach 60., 70. na ludziach, że kontrola umysłu i tak dalej. Ludzie, zrozumcie, że to jest taki przekręt. Dają nam poczucie, że my jesteśmy wyzwoleni, że my wchodzimy w światłość teraz i my będziemy... Kto przez tysiące lat, jak nie setki tysięcy, jesteśmy kontrolowani? Kto wam pozwoli na to, żebyście wy uciekli z Matrixa? Rozumiecie? Nikt wam na to nie pozwoli. Nikt nie pozwoli, tylko musicie sobie to uzmysłowić. To nie jest negatywne, to co teraz mówię. Po prostu to jest fakt, to tak jest. Ja mimo wszystko i tak się nie zapunktuję. I będę patrzył, co się będzie działo. Ja jestem wolnym człowiekiem, ale jestem teraz świadomy, że oni o tym wiedzą. Jestem jakby na świeczniku, w sensie... My wszyscy świadomi, którzy tu jesteście, którzy to oglądacie, miejcie świadomość, że jesteście na świeczniku. I po to było wszystko, ta zadyma światowa i tak dalej, żeby oni mieli te wszystkie dane. To są dane. Dane, które im właśnie o to im chodziło. Którzy są za, którzy są przeciw. A ci zapunktowani, to zamiast być w 3G, tak jak teraz jesteśmy, i wzrastać dalej, to po prostu spadną na 2G. Po prostu o pięterko niżej. Będą jeszcze większymi biorobotami, ale będą żyć. A my? No ciekawe, co z nami będzie. Co nam wymyślą? Bo tak naprawdę teraz jest jakiś plan, nie wiem jaki, od razu mówię, żeby się dobrać do nas. Bo to wszystko się dzieje po to, żeby się do nas dobrać. Do tych świadomych. Jak tam pięknie kurki chodzą, nie wiem, czy widzicie. Także miejcie to na uwadze. Ja żyję chwilą. Ja jestem. Jestem tu i teraz. A co będzie później? Zobaczymy. W tej chwili jest piękniutko. Także nawet na logikę w tej chwili mi pasuje cały ten układ, który się teraz dzieje. Chociaż ja unikam logiki, zresztą widać. Pomyślcie chwilę sami i zrozumcie. Znaczy, nie musicie zrozumieć. To, co wy wnioskujecie z tego, co mówię, to może za mało jasno to mówię, ale ta informacja przyszła taka bardzo mocna. Możecie to nazwać wizję. Ja nie jestem żadnym jasnowidzem, po prostu mam większe czucie. Nie większe czucie od was, tylko po prostu ja jestem bardziej jakby... nie jestem zestresowany, nie mam parcia na nic i tak dalej. Bo to wszystko są blokady. Te wszystkie chciejstwo, te wszystkie, nie wiem, strach i tak dalej. Ja żyję bez strachu, bez chciejstwa. Chwilą, dzisiaj jestem. I myślę, że dlatego po prostu jestem bardziej otwarty na te informacje. Co nie znaczy, że na przykład ktoś teraz oglądający powie, że no przecież on tak samo może być podłączony do mind control, co nie? Tak samo może być, pewnie, ale w mind control by nie gadali takich rzeczy.
znaczy gadali, nie wysyłaliby takiego programiku, żeby uświadomić innych na internetach. Powiem wam, że ja na miejscu tych, co się teraz na przykład obawiają, to po tym co mówiłem, tych świadomych, to bym nawet zaczął kombinować coś, że niby miałem, nie chcę do, bo to może być zachęcanie do przestępstwa, ale że niby miałem, a wiadomo, że po cichu nie miałem tego punktowania i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę brnąć dalej, bo mi zaraz zablokują. Zobaczcie, jak jest pięknie. Jest niesamowicie. Mam ciary. To jest właśnie piękne. To jest piękne. Petciu? A powiem wam o tym orle na koniec. Tutaj właśnie szliśmy z kolegą. Odwiedził mnie wczoraj fajny kolega. Przyjaciel z Dolnego Śląska. I chciał zobaczyć, jak żyjemy. I tutaj tak wchodzimy na tą górkę. Tutaj tam z siedliska. Wchodzimy powolutku. I patrzymy tu za górką. A tu orzeł normalnie startuje. Już szpony w dół, nogi wyciąga i atakuje coś na dole. Co nie? Coś tak jakby już leciał w dół i szpony wyciągnął i po prostu po tą pogotową jakąś tą, no po prostu był atak orła, no się motam, sorki, atak orła był. Wychodzimy tu troszeczkę wyżej, 10 kroków daliśmy, patrzymy, a tamten obywatel skacze do góry na orła, orzeł chce go zabrać na niego, to żeby on nie był taki agresywny do zawzięty, może nie agresywny, do ptaków i nie patrzył ciągle w niebo, to może by było po piesku. A dzięki temu, że patrzy w niebo cały czas, to ten orzeł się wystraszył. Powiem wam, normalnie prawie walka była. Orzeł 2 metry nad nim, próbuje go zaatakować, a ten skacze do góry po 1,5 metra, próbuje orła zaatakować. Jeden drugiego próbował. Powiem wam, ja się tak wystraszyłem, zacząłem krzyczeć tam do Jaćki. Mówię, Jaćka, bierz samochód, jedź tam z tamtej strony, bo je, psa nam zabierze orzeł. Także no coś niesamowitego, jakbym miał wtedy komórkę, to coś niesamowitego, ale ja bardziej byłem, obawiałem się po prostu o pieska, nawet nie wiem, czy bym nakręcił to wszystko, bo to była akcja taka niesamowita, że no dobrze, jest piękniutko, ale ja chcę mieć jeszcze piękniej, jadę sobie do lasku dzisiaj pospacerować, pochodzić, poprzebywać w jeszcze lepszym otoczeniu istot zielonych. Także pozdrawiam. Przemyślcie to, co powiedziałem. I spróbujcie odczuć to sercem, czy to jest prawda, czy nieprawda. Także oni szykują na nas tutaj niezły bajzel. Dla tych świadomych, nie dla tych, dla tamtych też bajzel, ale dla nas jeszcze większy. Jesteśmy teraz jak na świeczniku wszyscy. Mają na papierach, że tak powiem, w każdej gminie mają wyszczególnione, kto się zapunktował, kto jest przeciw, kto jest za. Tylko nie wiem, co wymyślą na nas. To tak drugi raz się powtarzam. Nie jestem w stanie teraz. Zobaczcie, jak słońce tam pięknie przebija na tamte góry. Piękny, górzysty teren. To jest normalnie coś niesamowitego. To jest coś pięknego. A ja tak o dzisiaj prawie na bosaka, o proszę. Tak myślałem jeszcze trochę o tutaj pozbierać takiego dobrodziejstwa na taczkę i do szklarni na przykład jeszcze sobie dodatkowo użyźnić glebę. Akurat końskie, piękniutkie G. Dobra, idziemy z Pepciem, a ja sobie zaraz wędruję tam, gdzie zaplanowałem i pozdrawiam, do następnego razu.